Jeden jest czas miłości, jeden jest czas wiary. Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostali. Wszystko splata się w jedną pamięć. Ona w przeszłości i przyszłości żyje. Przez serce, co w piersiach nam bije. Kiedy mówimy o ojczyźnie, to wiemy, że znaczącą częścią jest szkoła. W niej zachowujemy frazy. Jest w niej ciepło, smutek i radość, porażka i pierwsza miłość, dostęp do ludzi, światła i świata. Ona po prostu jest, żyje w człowieku i dzięki niej uczymy się kochać ziemię tę, wielką, narodową, biało-czerwoną. Drodzy przyjaciele, z całego serca dziękujemy za bezcenny prezent, czar waszego śpiewu. Teraz chcielibyśmy w sposób szczególny podziękować
naszym przyjaciołom, którzy przez wiele lat z nami byli, a nigdy, może tak oficjalnie nigdy, nie było im to podziękowane. Więc prosiłbym, ażeby teraz moje aniołki, bo ostatnio w modzie są aniołki prezesa, więc niech będą aniołki dyrektora. Chcielibyśmy, ażeby aniołki dyrektora wraz ze mną wręczyli w sposób szczególny taki certyfikat. Jest to serce i tytuł. Na początku jedna szaka marsz do dalszego rozwoju naszej wychowanki. Dyrektor grono pedagogiczne zespołu szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej. Szanowni Państwo, proszę delikatnie, ponieważ jest to anioł zrobiony przez naszych uczniów i nauczycieli z masy solnej i może niestety, no, jak się ktoś będzie nie umiejętnie z nim obchodził, to mogą mu skrzydełka odpaść. Również serce i tytuł przyjaciela szkoły dla Łukasza Dzwonikowskiego. Pana Piotra Całkowskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pana Sławomira Kubiścia, członka zarządu. Ale czy jest pani dyrektor?
dyrektor, jeżeli jest oparcie, chętnie zapraszam. Pani dyrektor Lenartowska z poradnik seriologiczno-pedagogicznym. Nie ma chyba. Nie ma. Szanowni Państwo, również dla zaprzyjaźnionej instytucji, nie wiem, czy jest pan dyrektor, nie ma pana dyrektora, bo dostałem niejawną informację, ale serdecznie zapraszam tych, którzy na co dzień z nami współpracują. Dla anioł dla Państwa Ewy i Bartosza Ścierzyńskich. Jest na pewno pan bardzo. Również co roku z nami są Państwo Ewa i Małgorzata i Eugeniusz Szatkowski. Nie wiem, czy są na sali. Nie ma Państwa Szatkowskich. Również dla Pana Radnego, który z nami współpracuje, Pana Krzysztofa Grzędziela, pewnie też nie widziałem. Nie ma Pana Krzysztofa Grzędziela. Ale wiem, kto jest. Na pewno jest Pani Iwona Kotuła. Teraz powiedzieć. Pani poseł, bardzo proszę. Panie dyrektorze, szanowni pedagodzy, drodzy rodzice, kochani dzieci, szanowni zaproszeni goście. 50 lat to kilka pokoleń. 50 lat tej szkoły to życie w radości i smutku wielu tysięcy uczniów. Ta szkoła jest szczególna na mapie Wrocławka, bo oprócz tego, że pracują tu wybitni nauczyciele współpracujący z rodzicami, to w tej szkole jest coś, co nazywa się duchem. Coś, czego administracyjnie nie można zarządzić. Coś, co powoduje, że ta szkoła jest naprawdę szkołą z pasją. Życzę Państwu, aby następne lata obfitowały właśnie w takie wspaniałe relacje, w ciepłe, pełne miłości, zaufania i zadumy nad tym, co robimy. Pozwolicie Państwo na osobistą refleksję. Kilkanaście lat temu, po wygraniu konkursu na kuratora oświaty we Wrocławku, schodziłam właśnie do tej sali z drżącymi nogami, spotykając się z dyrektorami. Było to moje pierwsze spotkanie. Ale ta szkoła to również wspaniali dyrektorzy. Panie dyrektorze, pan pozwoli, że powiem o pana poprzednikach, którzy byli na mojej pracy i na tym, jakim jestem człowiekiem, bardzo duże piętno. Nie wiem, czy jest wśród nas pan dyrektor Jan Czarnomski. Nie ma, ale myślę, że wszyscy wiemy, co to za postać, jak odbił się jego dyrektorowanie, jakie miało znaczenie dla tej szkoły. Kiedy jako młody nauczyciel tak bardzo się starałam i tak bardzo chciałam i mówiłam, że ja muszę. Janek spojrzał na mnie i mówi, ty nic nie musisz. Ty dokonujesz wyboru. I życzę Państwu wszystkim, żebyśmy nic nie musieli, żebyśmy zawsze dokonywali właściwych wyborów. Dziękuję bardzo.